No nie. To najdłużej z was, ale sobie nie zdawałem z tych sprawy, jaka to jest choroba w ogóle. Dopiero teraz to dochodzi, nie? Że jest to choroba naprawdę śmiertelna, że no, często wpadam w depresję, że mam takie stany, że to, co inny człowiek, tak jak tu Jurek powiedział, nie? Inny człowiek będzie się cieszył, zadowolony, nie? A ja myślę, jakie to życie jest straszne, nie? A ktoś mi powie, to trzeba być idiotą, no, żeby się nie cieszyć. No właśnie. Nie idiotą, tylko chorym, nie? Chorym człowiekiem. Ja tak się złapałem, że ja mam tam jeszcze jakiś tam samochód z odkrytym dachem, jakiś tam model. I jakiś motocykl, ale mówię, jak ja bym już to miał, to ja już bym chyba odpalił. A tak to jeszcze to mnie trzyma, że jak nie będę pił i będę żył, to jeszcze to będę miał, nie? Bo z reguły tam realizuję te swoje chcieństwa. Ale ten brak, właśnie brak zadowolenia z życia, jakiegokolwiek życia. Bo kiedyś tam się wydawało, że ja nie piję po to, żeby mieć te życie. Takie wow, wow. Żeby to było cały czas coś fajnego. Ale ja nie umiem nawet się cieszyć z normalnego życia. Oczywiście i nie umiem się cieszyć z jakiegokolwiek życia na trzeźwo, nawet szczęśliwego, nie? Ja mam takie momenty, że jestem tak szczęśliwy, tak jak teraz po urlopie, byłem tydzień na urlopie, nie byłem na żadnym meetingu, jestem już szczęśliwy, ale dzisiaj to normalnie, no nie wiem, może też ten upał, nie wiecie, bo ja strasznie źle znoszę upał. Ja sobie szedłem na oparach jeszcze, kumpel z nadmorza zadzwonił, mówi, wiecie, szukam już po tej plaży jakiegoś drzewa, gdzie się tu powiesić, nie? Ja mówię, to poczekaj na mnie, ja tam dojadę, bo się we dwóch powiesił. Oczywiście brak akceptacji, nie? Brak tolerancji, ja nie mam żadnej tolerancji. Mi się zawsze wydawało, mówię, kurczę, blady, no ja też jestem tolerancyjny. I pamiętam Jacek, ten hazardzista mi kiedyś mówi, wiesz, ty nawet nie wiesz, co to słowo znaczy. Nie masz żadnej tolerancji. Musi być taki, tak, tak. Brak cierpliwości, brak zdrowego rozsądku. Ja nawet nie mam zdrowego rozsądku. I oczywiście brak odpowiedzialności. No, nie wiem, to chyba się uczę teraz tej odpowiedzialności. Ale właśnie brak tej dojrzałości. Ja cały czas w tym, że to, to jakaś ta bajka się zakończy, nie? Że to wszystko, znaczy, ja bym może już nie żył, ja bym pił dawno, nie? Tu wpadał pijany, tak jak kiedyś na mityngi, tylko że wiecie, ja już kiedyś wszystko miałem, nie? Mi się kiedyś wszystko spełniło. Te wszystkie moje marzenia, nie? Ja po prostu wiem, że to jeszcze raz się może spełnić, nie? Ale mało jest tych marzeń, mało jest tych pragnień. I boję się tego jednego właśnie to, że kiedy coś tam osiągnę właśnie, tych trzech tam rzeczy, no to może być tak, że pomyślę sobie, no i co, jest to i no i wcale nie jesteś taki chętny. Ja na przykład dzisiaj wyszedłem, gdzie byłem na Placu Grzybowskim, wyszedłem i mówiłem o tym samochodzie z odkrytym dachem i kumpel mi mówi, z którym jeździłem ostatnio do Warszawy, mówi, wiecie, zobacz, bo mówię, mam taką tę kupetę, nie? Sama.
4 litry silnik tego. I odpalił do tego. I on mówi, wiesz co, ale ja nie mam gdzie dojechać. Bo tak, na dupę nie pojadę. Pod dyskotekę nie pojadę. Nie mam gdzie się zabujać. Nie? Ja mówię, to samo ja mam z tymi motocyklami. Nie, nie mam gdzie jechać. Nie? To co powiem? Nie mam nawet miejsc, gdzie pili, nie? Bo już nie żyją. Także zastanawiam się, czy Bill, kiedy wpisywał te braki, on nie myślał właśnie o tym, że dla beznadziejnego alkoholika, takiego jak ja, a podejrzewam, że Bill też był taki, bo wpadł w taką depresję, że ratował się wszystkim, nawet LSD. Nie? Czy ten brak zadowolenia z życia, czy jest to w rękach boskich, żeby mnie uwolnił z tego? Nie? Bo już nawet chodziłem do lekarza. Nie? Brałem leki. Później nagle okazywało się, że coś za coś. Jak biorę leki, to nie jestem sprawny seksualnie. Nie? A mnie to w ogóle już mi to nie pasuje. Nie? No bo to jest. Nie dość, że nie pije, nie pali, nie kradnie, nie kłamie, trzyma dietę, to jeszcze przestanie ten, no to już w ogóle się powiesić. Nie? Umarł. Tak. Także dla mnie jest to, no jest to duży problem. Bo nie jestem w stanie nawet rozmawiać z ludźmi, którzy nie przeżyli tego. To jest tak jak kiedyś, właśnie to często powtarzam kiedyś. I redaktor się mówi, może porozmawiamy o tym właśnie, jak pana żona się powiesiła, czy syn. Mówi, a pan to przeżył? No nie, no to o czym chce pan ze mną rozmawiać? Nie? To jest tak samo jak właśnie normalny człowiek nie jest w stanie mnie zrozumieć. Nie? Mam to, co chcę, nic nie muszę robić, a brak chęci do życia. Nie? Brak siły do życia. I dzisiaj wpadłem na to, ponieważ mój wspólnik już wrócił i otworzył biznes w samym centrum. Mówię, jak się tak fatalnie czujesz, mówię, to nie ruszaj się z domu. I to też sobie zapisałem, że jak nie wiem, co mam zrobić, to nic nie rób dzisiaj. Nie? Dzisiaj nic nie rób. Nie to, co właśnie jest na tym. Te działanie, telefon, tu jeszcze, tam zadzwoni, tam zadzwoni, tam zadzwoni. Tylko zobaczyłem, żeby nic nie robić, mówię, wytrzymam do tych meetingów i wieczorem pójdę. No i wytrzymałem. I powiem wam, po tym jednym tam się trochę tak odwirowałem. No i teraz tak jak was posłuchałem i mówię o sobie, no to nie za bardzo odstaję od reszty. Mam te same schorzenia, co każdy alkoholik. Nie mam żadnej cierpliwości. Po prostu nie mam tolerancji. Wystarczy mnie urazić. Nieraz mi się wydaje, mówię, kurczę, już jestem taki fajny, taki, a gdzie, tak tu, pyk, i odpala się lampa. I to nie pomaga to, że mam 67 lat, że ja o lasce chodzę, że nieraz o dwóch kulach chodzę. Ja dostaję palmy i tam może być młody chłopak, wysportowany, wspaniały. Nie wiem. Czyli brak tego zdrowego rozsądku, brak tej poczytalności, łapię się na tym, jak nie zawładną mną te właśnie, no te ego, no to jest to moje rozbuchane ego. Nie? Ale będę próbował, ja wam powiem, że ten meeting mi dzisiaj bardzo pomógł. Nie? Zrozumiałem, że jest to rzeczywiście w rękach Boga, nie? Tam jest napisane. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki, nie wady. Bo
Bo ja wiem, że wady mam po to, żeby się z nich cieszyć. Nie? To, że byłem bezczelny, jakiś tam brutalny, jakiś tam zły, to dzięki temu wiele rzeczy zrobiłem i coś tam tego, nie? Coś tam osiągnąłem. Nie? I że się nie bałem. Nie? Ale braki. A jednym z tych braków to jest brak chęci do życia. Dziękuję bardzo.